nienawidzę tej pracy. Ta praca jest najgorsza, jaka istnieje. Żałuję, że się tutaj zatrudniłem. Ale co, muszę iść tutaj. Ja cię do końca życia pracowałem. Cześć, Boni, pa. Ja cię nienawidzę tego. Muszę tutaj ciągle pracować, widzowie. Dlaczego się nie da tutaj. Wystraszyli mnie w nocy. Myślałem, że tutaj będzie łagodnie, ale nie! Hey, musieli. Pa. To u ciebie? No dobrze, idź. Myślałem, że tutaj będzie fajnie. Pa, pa wszystkim. No, ja chcę sobie popracować. Ja ci. No. Głupie maszyny. Co my tym razem tutaj mamy w laptopie? Ej, ja mam do ciebie pytanko, nie jesteś za nas zły za tamto? Czy wszystko git? Nie jestem, skurcze! Nie jest na nas zły. Okej. Okay. No właśnie, w sumie o tym nie pomyślałem. Tu, tu. I jeszcze to. O! Dobra. No i mega. Mogę się od nich odciąć. Ej, ty naprawdę nie jesteś na was zły, bo tak się zamknąłeś? Nie, nie jestem na was zły, skądże? Nie. Zobaczmy, co my tutaj mamy. A może się chcesz znowu bawić tak jak ostatnio? Można. Nie, nie chcę, mam nieskończone źródło energii. Wiecie o tym? No to fajnie. Okej, zobaczmy. Laptop, nadal nic. Wiecie co, idę sobie pozmywać. O, możemy z tobą? Nie, nie, ja pójdę może inną stronę, żebyście mnie nie zauważyli. A, nienawidzę tej roboty. Dlaczego? A, nieważne, nieważne, nie miała nie tak podsłuchiwać, dajcie mi spokój, okej? Okay? Pozajcie, nie chcę was na razie widzieć, no żart wam się wczoraj jeszcze udał, idę obsługiwać klientów, dobra? I chcesz usłyszeć żart? Nie, nie chcę, nie chcę kompletnie usłyszeć nic. Być może tak jakiś jeden taki robot w kształcie misia Freddy się nazywał, bo tak... Nie, nie, mamy tylko nowe, niestety nie mamy takich jak właśnie ty mówiłeś, chłopczyku, czyli takich dziwnych, jakichś tam neonowych. Nie, nie, nie takie, nie takie czasy, nie taki styl. Może to jakieś, nie wiem, podróbki na pazarze. Przykro mi najmocniej. Co robi ten przycisk? Nie wiem, dobra, to miłego dnia życzę. Dobrze, to poszukam u innych. Dobra, widzenia. Trzymaj się, do widzenia. Chociaż jedyny normalny tutaj w tym domu wariatów. Okej, okay, czas iść przed komputer. A co tam będziesz robił? Nic takiego, będę pracować. Zdala od was. Pomóc? Nie, nie musicie, wiecie co, dajcie mi spokój. A mam pytanie, jakby nie było komputera, to byś z nami gadał? Raczej... Nie wiem, nie wiem, mam dużo roboty, więc no. A wiecie, to wszystko jest na komputerze, więc muszę tutaj to zrobić. No, wybaczcie, ale tak już. Ale masz też w papierach. Nie, nie, nie. No, muszę tutaj na komputerze koniecznie, on jest podłączony do prądu. Oj, się ładuje, ma bardzo mało procent, więc muszę tutaj szybko. No, więc. A nie mówię, że masz nieskończoną? No właśnie. Tak, tylko że chodzi o to, że on się jeszcze ładuje, no. Więc no muszę sobie tutaj pobyć. Ten laptop, to pogadasz z nami? Tak, tak, tak. Ej, tylko nie odłączyć zasilanie. Co tam mówicie? Nic, nic, nieważne. Okej, okay, to tam... Smaczno, no, ja cię w końcu poszli. Widzowie, postajcie. Nie mogę już tutaj z nimi wytrzymać. Jestem na nich ciągle wkurzony za tamtą sytuację i nie chcę do nich wychodzić. Chcę tutaj sobie siedzieć w biurku ciągle i nawet tutaj przetrwać tyle, ile można. Nienawidzę tej roboty. To jest najgorsza robota. Pamiętajcie, żebyście wy nigdy nie wybierali takich robot jak robot prac, takich prac jak ja, ponieważ ja żałuję to bardzo. O, i przede wszystkim, jeśli jesteście, to pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy, że 27 maja, bardzo ważne wydarzenie na moim i na Kaszy Instagramie, więc bądźcie tutaj koniecznie, bardzo ważne. Zostawcie sobie tutaj przypomnienie i mnie zaobserwujcie, jak jeszcze tego nie robicie, i Kaszy też. Czemu zgasło światło? Światło zgasło? Laptop? O nie, zawiesił się. Nie, ja go nie mogę podładować! Chwileczkę, czy... Gdzie jest prąd? Co się stało? Cika odcięła prąd. Nie, 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 nie! Nie, nie, to nie jest możliwe! To nie jest możliwe, to nie jest... Co jest możliwe? Okej, zrobiłam to! Gratuluję! Gdzie jest to? Gdzie? Gdzie jest prąd? Gdzie jest moja latarka? Gdzie to jest? Gdzie jest prąd? Gdzie to się włącza? Którą? W tamtą. Ja cię. To jest toalety, to nie. O! Tutaj. Okej, gdzieś tutaj powinien być, ale tylko gdzie? Tu nie. Super! Gdzie jest prąd? Muszę go szybko włączyć.
Nie, nie, no nie mów, że będę tutaj ten, całą noc. Nie mów o tym, nie mów o tym, nie mów o tym, nie chcę być tutaj całą noc bez prądu! Wiesz, mi zaraz ktoś z was wyskoczy na twarz i się skończy zabawa! A tego nie chcę. A co ci chodzi? My nigdy byśmy tego nie zrobili. Nie. O nie! Nie, nie, nie! A może tutaj? Można tędy? Chociaż to jest otwarte. A to? O nie. To jest zamknięte. O nie, nie, cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek. To? Nie, nie działa. To? Nie działa. Nie mamy prądu. Nie ma prądu. Prądu nie ma. Jak fantastycznie, nie ma prądu. Nie, 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 niemożliwe. Niemożliwe, niemożliwe, że nie ma prądu. Nie, nie, nie. Nie, niemożliwe. Super. Czyli całą noc spędzę bez prądu. I co mam teraz robić, he? Z nami możesz teraz rozmawiać. Nie chcę z wami rozmawiać. Ale mówiłeś, że będziesz z nami rozmawiać, jak nie będzie prądu. To wasza sprawka. Ty... Ty im na to pozwoliłaś? Nie. Okej. Okej. To był mój plan. Nieważne. Nie jesteś zły, co nie? Chcę być sam, okej? Okej. Pomyślmy, co mogę robić, póki tutaj mogę te cokolwiek robić bez prądu. Okej, może ci tutaj na wyjście? Nie, nie, zamknięte! A tutaj jest? Nie, też jest zamknięte. Super! Jest... Nie, 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 nie. O! O! A, te drzwi chociaż nie działają. Uff, toalety może, nie wiem, przez szambo mogę wyjść. Nie, nie wyjdę. Nie wyjdę, nie, 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 nie. A co ty próbujesz? Próbuję stąd wyjść! Przetrwać! Dlaczego? Bo nie chcę tutaj spędzić całej nocy. Nie chcę spędzić tutaj całej nocy! Nie, 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 nie. A próbowałeś tylnymi drzwiami? Tyle drzwi! Tyle drzwi! Racja! Co, jesteś taki jak tyle drzwi! Okej, może to będzie mój sukces! Ja ich przecież nie zamykałem! Tak, nie zamykałem ich na 100%! Nie zamykałem ich! Tutaj wszystko jest zamknięte! Cześć! Co? Dziecko! Co ty tutaj robisz? No, no ja Frediego szukałem tu, no bo nie ufam ci, okej? Jeszcze ty, jeszcze oni! Ty się w ogóle tego nie boisz, że tutaj są roboty? A no tak, ty szukasz Frediego. Dobra, nieważne! Możecie mi jakoś wyjść? Chcę sam wyjść! Okej, jestem sobie tutaj i co? O, chociaż ładne niebo jest. Nie wiem, co mam zrobić. Jestem w zamknięciu jestem. Głowa do góry, strażniku. Możesz się teraz z nami pobawić. I tak właśnie wysadziliśmy pierwszego znanego stróża. Okej, czyli przez całą godzinę opowiadaliście mi o tym historię, tak? Tak. Dokładnie. Nie wierzę, że przez całą godzinę mi o tym opowiadaliście. A to jeszcze nie koniec. Jak to nie koniec? JAK TO NIE KONIEC?! I tak to właśnie wyglądało dalej. Kolejna... A chcesz usłyszeć kolejną historię o trzecim mocnym stróżu? Nie! Fascynująca historia! Super, że chociaż ty jesteś bardzo ciekawy! No, super, super! Zaraz jest coś, co może nas uwolnić, czy nie? No nie, ale no... No to szukaj! No ale posłuchaj, no jakie oni fajne historie mają, normalnie historie z dzieciństwa, takie wymarzone, no. Nie, nie, nie. No co jest stróżu, mam pomysł. Tak? Co ty na to, że skoro to jest dziecko, to żeby je zabawić, pobawmy się w chowanego. Nie, nie, nie. Świetny pomysł. Ja ci dam świetny pomysł! Jakiekolwiek szafki, żeby tutaj cokolwiek dało światło. Może nie wiem, coś zdemontuję? To nie działa. Nic nie działa. Nic... Ha, znalazłam cię. Teraz ty szukasz. Ja ci dam, że ja szukam! Odliczaj do 100. W końcu światło. W końcu światło! W końcu cokolwiek daje światło! Ale jest super, widzowie!
Czemu nie? Czemu cię tak fascynuje? Chcę stąd wyjść. Dajcie mi wyjście, cokolwiek! Skąd ty masz tą latarkę? Każdy z nas ma latarkę. Każdy z was ma latarkę? Dokładnie. Tak, no, ojej, dzisiaj znalazłam innego. O, takie coś znalazłam. Miałaś to cały czas przy sobie. Tak, a co to jest w ogóle? Fajna zabawka, takie dźwięki wydaje. Daj mi to. Daj mi to! Czemu? Zabrał mi klucze. No i dobrze! Klucze. Mogę stąd wyjść. Wyjście. A no tak, to są kraty. Nie ma wyjścia. Mam zwidy. Jak ty się tutaj dostałeś? Mam zwidy, on był tutaj, jest tutaj! Mogę wam pokazać! Jest tutaj wyjście? No tak, cały czas. Serio? Gdzie? No i tamtędy przyszedłem. Śmieszne, co? To tak ziagle było wyjście! Ja chcę wyjść! Ja chcę wam! Też masz kraty! Zobacz, dlaczego to prowadził twój system zamknięcia drzwi przez ciebie! 24 godziny mego życia zmarnowane! Więc sobie, to jest okropne! Dajcie mi wszystko. Będzie dobrze. Tak, będzie dobrze. Nie wiem, muszę jakoś włączyć, muszę jakoś to włączyć, ten prąd. Cokolwiek robi, cokolwiek! Dlaczego to nie działa? Nie. No nie, to za nie wyjdziesz. Muszę cokolwiek zrobić, żeby stąd wyjść. Cokolwiek, widzowie. Już ja tutaj nie wytrzymuję. Nie wytrzymuję. Wiem. Wy macie źródło energii w sobie. Wy jesteście robotami. No, ale o to ci chodzi. Musicie zasilić sami z siebie ten dom. Nie trzeba. Nie. Też mam źródło energii. Powiem ci, gdzie jest to miejsce. No, gdzie jest to miejsce? Gdzie jest? Ja nic nie wiem. Pokażcie. Musisz pójść tam i tu jest prawo i w lewo i prosto. Pokaż mi miejsce, gdzie się jesteśmy. Tutaj jest. O, tutaj. To działa? Ten guzik działa? Chyba? Ja mam swoją źródło energii. Chcesz? Nie. I co? Mam to po prostu wcisnąć? O, klikaj! No i kozak! Nie. Yay. Nie. Nie mów mi! Stop. Dobra. Tu jest jeszcze jeden przycisk. Jaki przycisk? O ten! Okej, czekajcie, muszę coś zobaczyć. Muszę coś zobaczyć. Po prostu muszę. Nie. Nie mówcie mi, że... Drzwi otwarte. Wyjście! O, kozak! W końcu! No i co teraz, ty gruby niedźwiedziu, ha? Mogę iść do domu. A ty nie? Bierzesz sobie swoją zmianę?
mam to gdzieś. Mam to gdzieś, przyjdę jutro. Więc to dobranoc, chłopczyku, wiesz co, chodźmy może na kawę, okay. Co na to. Dobra, to trzymajcie się. Tu macie kurczaka. Skąd miałeś? Dobra, nieważne. Więc sobie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Nienawidzę tej pizzerii. Miejmy nadzieję, że następne odcinki z tego będą lepsze. Trzymajcie się i pa! A ty, chłopczyku, gdzie w ogóle mieszkasz? To bardzo skomplikowane. W brzuchu mieszkam, w brzuchu. Kogo brzuchu? Frediego. Okej, żałuję, że spytałem.